witam Was bardzo serdecznie. Jako że w tym roku nie możemy za bardzo rozpocząć sezonu, rundy wiosennej, to chciałem Wam w międzyczasie pokazać, że nie tylko samą piłką kibic żyje. I zaprosić Was do klubów sportowych, w których ćwiczą m.in. kibice zielonych. Dzisiaj będziemy gościć w moim klubie, gdzie ćwiczymy brazylijskie jiu-jitsu pod okiem czarnego pasa Łukasza Bilskiego. Cóż, ćwiczymy tam bez kimon i w kimonach, ćwiczymy także MMA. Także chętnie ze wszystkim Was zapoznam. Jest trochę hardkorowe warunki dzisiaj są, bo walnęło ogrzewanie w całym mieście, także najwytrwalsi będą i będą połączone grupy, ale myślę, że mniej więcej kto się nie zna na tym sporcie, to zobaczy, z czym to się je. Jeśli by ktoś chciał w MMA startować, to u nas w klubie są takie warunki postawione, że żeby wystartować w MMA, musisz najpierw mieć niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu, także nie jest to takie proste. Mamy też sekcję tak zwaną strefę mocy, gdzie przy treningi ketlowe i ze sztangami prowadzi trener Mikołaj, jest sekcja dziewczyn, są sekcje dzieciaków, także dla każdego coś dobrego, ja Was serdecznie zapraszam na trening i zobaczycie, z czym to się wszystko je, pozdrawiam. Dlaczego warto trenować brazylijskie jiu-jitsu? No jest to taka, myślę, bardzo interesująca i rozwijająca wszechstronnie sztuka walki, bezpieczna. Każdy właściwie może trenować. Najprościej wytłumaczyć chyba, czym jest brazylijskie jiu-jitsu, porównując to do połączenia judo i zapasów. Trenujemy w gi, tak jak tutaj widać, i bez gi. No właśnie w tej formule odbywały się ostatnie Mistrzostwa Polski w ten weekend, z których wróciliśmy z kilkoma medalami. Także zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, młodszych, każdego właściwie. Jesteśmy chyba jedynym tego typu klubem, gdzie rodzice bardzo często trenują z dziećmi. Na pewno się rozwijamy inteligencją. Myślimy cały czas, co robimy. No i fizycznie też poprawiamy się. Historia jest moja taka. Chciałem wrócić na judo, powiedzieli, że jestem za stary. No i akurat trafiłem pod skrzydła Łukasza Bilskiego. Okazało się, że wiek nie ma znaczenia. Obecnie jestem mistrzem Polski w Mastersach. Także wiek nie ma znaczenia, zapraszam wszystkich na matę. Tak, o cały Team Dragons zrobił cały worek tych medali. Tutaj trener zdobył brąz, kolega obok złoto. Tutaj Alan tak samo zdobył brąz, ja zdobyłem złoto, Marcin też złoto. Wiktoria i Tymek tak samo. Tymek też złoto, Wiktoria brąz. Nasz główny trener Krzysztof Łukaszewicz złoto w swojej kategorii w czarnych pasach. Zapraszamy wszystkich kibiców Radomiaka 16 marca na galę Babilon, na Mosir. Będzie występował nasz zawodnik Piotruś. Liczymy na dobry dopływ. Witam wszystkich z tej strony. Piotr Kacprzak. Również zapraszam 16 marca. Hala Mosir. Będzie następna. Fajne widowisko na pewno. Będzie można pokazać swoje umiejętności. Zapraszamy całym teamem Marga. Na pewno będzie fajnie. Myślę, że Piotrek będzie przygotowany. Myślę, że walka nie wyjdzie z drugiej rundy, ale na pewno warto te rundy obejrzeć. Także zapraszamy serdecznie. Doping się przyda i na pewno będzie to kolejne bardzo dobre widowisko, które już oglądaliśmy w Radomiu i znowu zobaczymy. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.